Witam Państwa bardzo serdecznie, zapraszam na Ratajski Fyrtel Kultury. A co w nim pokażemy? No minione tygodnie pokazały, że w naszej kulturze tutaj u nas na Ratajach sporo się działo i to bardzo różnorodnych wydarzeń. Przyjechali do nas bardziej lub mniej znani aktorzy, mogliśmy podziwiać kolorowe ptaki egzotyczne. Oprócz tego zapraszamy do nowo tworzonego chóru dla dzieci, a zaglądamy także również do klubu Cybinka. Co tam się działo? O tym już za chwilę. Zapraszam. Gdy Rico w dłoń saksofon brał, dwóch pięknych pani pod scenę gnał. Lecz on chodził wzrokiem tylko za nią. Ona była serce jego panią. I u siwy na dancingu przez rok cały był szał ciał. Gdy on dla niej na swym saksofonie grał. Słowem i piosenką śpiewał o historiach swojej rodziny, które miały miejsce w dwudziestoleciu międzywojennym. Czy wydarzyły się naprawdę? Tego do końca nie wiadomo. Wie to jedynie Kacper Kuszewski, aktor znany m.in. z serialu M jak Miłość, który zaprezentował swoje piosenki z krążka Album Rodzinny. Teksty i muzykę do recitalu specjalnie dla niego napisali Tomasz Krezymon i Mirosław Sikora. Płyta powstała jako uzupełnienie do spektaklu o tym samym tytule. Wiedziałem, że chcę, żeby to były piosenki w stylu retro, bo po pierwsze ta epoka, ci ludzie, ten styl, po drugie chodzi też o stronę muzyczną. Rytmy tanga, Charlestona, foxtrota, walca. Ja się w czymś takim bardzo dobrze czuję. A w poszukiwaniu inspiracji do napisania tych piosenek i pomysłu, o czym one mogłyby opowiadać, no, wziąłem pierwszą rzecz, która przyszła mi do głowy, czyli album rodzinny moich dziadków, których młodość przypadła właśnie na okres dwudziestolecia międzywojennego. Ten album szczęśliwie przetrwał w rodzinie, mam go w domu. Kacper Kuszewski aktualnie gra w 6 sztukach, można je oglądać także w Poznaniu. Ostatnio bardzo często bywamy w Poznaniu. Właściwie tej jesieni będę w Poznaniu no chyba 5 razy, z 5 chyba wszystkie swoje tytuły tutaj tej jesieni pokażę, więc bardzo gorąco Państwa zapraszam. Polecam Waszej uwadze zwłaszcza spektakl muzyczny z Teatru Roma pod tytułem Nowy Jork Prohibicja, który współprodukowała Kasia Zielińska. Bardzo udane przedstawienie moim zdaniem, więc z dumą Państwa zapraszam. Cały wywiad z aktorem Kacprem Kuszewskim można oglądać na naszej antenie oraz na naszej stronie internetowej. Czyj ten benefis? Aktorów czy publiczności, która brała w nim czynny udział? A może seniorów z klubu Tęcza, którzy świętowali dwudziestolecie? Kabaret Klub Szyderców BIS zjechał na Rataje, dokładnie do Domu Kultury Jędruś 26 października ze spektaklem pod tytułem Czyj ten benefis? To pierwsze przedstawienie muzyczne poznańskiego kabaretu w całości oparte na autorskich monologach i piosenkach zarówno kabaretowych, jak i lirycznych. Kabaret Klub Szyderców BIS gościliśmy już w ubiegłym roku w programie Zielony Batalionik, czyli Kabaret na Froncie. Obecnie mamy w planach przedstawienie pod tytułem Czyj ten benefis? Jest to spektakl w formie parodii, w której wiodącą rolę odgrywa publiczność. Impreza została zorganizowana, aby uczcić 20. urodziny Klubu Seniora Tęcza. Spotykamy się, tak jak wiemy, poniedziałki i czwartki, z czego seniorzy są zadowoleni. Mam nadzieję, że zdrowia dopisze, to będziemy dalej działać. Spektakl odbył się w ramach cyklu Bliżej Kultury, Bliżej Siebie, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Ratajskie Centrum Kultury, dofinansowanego z budżetu miasta Poznania. Było kolorowo i śpiewająco. Za nami wystawa kanarków i ptaków egzotycznych Kanaria 02 Poznań. Impreza odbyła się w Domu Kultury na Skarpie 27 października. Mieszkańcy zupełnie za darmo mogli podziwiać kolorowe ptaki prezentowane w ponad 200 klatkach. Te ptaki, które tu są, reprezentują właściwie wszystkie kontynenty, czyli Afrykę,
Australię, Południową Azję, Amerykę Południową, Europa. Europa nie ma papug naturalnych. W Europie są tylko i wyłącznie ptaki, które przyjechały z tych, które wymieniłem, kontynentów i tu są hodowane. W ramach imprezy odbył się też konkurs papug, kanarków i ptaków egzotycznych. Ocena polega na tym, jak ptak wygląda, czy ma wszystkie pióra, czy ma wszystkie pazurki, bo to, co pani powiedziała, że ptaki to tak jak dziewczyny, musi mieć pazurki. I jak nie ma pazurka, no to jest niestety uszkodzony. Tak samo muszą mieć wszystkie pióra. Też nie wszyscy wiedzą o tym, że papuga jak się urodzi, tak jak człowiek ma zęby mleczne, tak papuga ma młode pióra, które są matowe. I dopiero po przynajmniej 8 miesiącach w przypadku mniejszych gatunków papug, czy kanarków, czy astryldów, one się przepierzają i dostają pióra błyszczące. I dopiero wtedy można je pokazać. I podobno nie ma idealnych ptaków, a największą liczbę, jaką osiągają na podobnych konkursach, oscylują w okolicy 90 punktów. Impreza została przeniesiona do Domu Kultury na Skarpie z Międzynarodowych Targów Poznańskich ze względu na zakaz organizacji imprez z udziałem zwierząt na obszarze zagrożonym wścieklizną. Państwo, dzisiejsze spotkanie w Domu Kultury Jędruś to było spotkanie takie trochę międzypokoleniowe pomiędzy poznańskimi senioritkami, które spotkały się właśnie z dziećmi z pobliskich szkół. No właśnie, po co dzisiaj się spotkali? To było spotkanie z cyklu Hura Śpiewamy, które jest współfinansowane przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania. I te audycje mają na celu zachęcenie dzieci do aktywnego spędzania czasu, czyli w tym wypadku do śpiewania. No właśnie, takie spotkanie, które może pokazać dzieciom, że śpiewanie w chórze jest ciekawe, fajne, ale też nie takie łatwe. A no niestety. To znaczy, ja myślę, że cały ten trud, który wkładamy, bo rzeczywiście trzeba być na wszystkich próbach, na koncertach i tak dalej, rekompensuje się podczas występu po prostu. Tu widać było, że dzieciaki się fajnie bawią i to było dla nas taką nagrodą. No i to dzisiejsze spotkanie to też jest także taka zachęta do tego, żeby dzieciaki wstąpiły do chóru, bo chór dziecięcy właśnie na Ratajach się tworzy. I tworzysz go ty. Tak, ja bardzo, bardzo serdecznie wszystkich zapraszam. Dzieci klas wszystkich szkół podstawowych do takiego chóru, wymyśliłam sobie musicalowego, nazwijmy to roboczo, ale to ogólnie chodzi o to, że to będzie śpiew z tańcem, z ruchem scenicznym, taki śpiew rozrywkowy bardzo, gdzie dzieciaki będą mogły się spełnić i scenicznie, i wokalnie, i mam nadzieję, że to wszystko fajnie pójdzie. Stąd też te 13 audycji, bo tutaj reklamujemy śpiewanie właśnie we wszystkich pobliskich ratajskich szkołach. Ale jednocześnie też będziemy zapraszać do tego właśnie, żeby dzieci na przesłuchania przychodziły. Tak. To są dwa przesłuchania w listopadzie. Tak, zapraszamy bardzo serdecznie 6 i 8 listopada od godziny 16 do 17. Będą przesłuchania właśnie do tego chóru. Można zapisać się poprzez formularz na stronie internetowej Domu Kultury Jędruś. Można zadzwonić po prostu, tam są wszystkie namiary w Domu Kultury Jędruś bezpośrednio na stronie internetowej, na Facebooku. Tak samo na Facebooku Poznańskich Senioritek wszystkie informacje Państwo znajdziecie. Zapraszamy 6-8 listopada o godzinie 16 do Domu Kultury Jędruś. No właśnie, my zapraszamy, a teraz dowiedzmy się, czy śpiewanie w chórze to jest trudna sprawa. Czym jest chór? Chór jest taki zespół, gdzie taka grupa ludzi, którzy są zgromadzeni, śpiewają różne piosenki. No właśnie, czy ty byś chciała do takiego chóru na przykład wstąpić? Ja już właśnie chodzę do takiego chóru w kościele i na Gregorianka na Świętego Rocha i jest, naprawdę jest tam fajnie. Czym jest chór? No jest, to jest grupka ludzi, którzy śpiewają razem albo... No są dziewczyny, panowie, albo są mieszane i w ogóle takie. A czy łatwo śpiewać w chórze? Nie. Co trzeba zrobić, żeby śpiewać w chórze? Trzeba lata praktyki. Tym, że po prostu różne osoby śpiewają, no i na przykład jedne, na przykład panie albo panowie śpiewają niskim głosem, na przykład inne średnim, no i jeszcze inne wysokim. A powiedz, czy trudno jest śpiewać w chórze? No trzeba być zorganizowanym. No i ten, jak się nie jest zorganizowanym, no to
może każdy śpiewać coś innego, jak się nie nauczy. Alleluja, alleluja. Pani Ewa Wodzyńska stworzyła chór właśnie, w którym panie są od lat, no ale teraz jest taki pomysł, żeby stworzyć chór dla dzieci. Jak panie to oceniają? Jak panie oceniają wieloletnią współpracę właśnie z panią Ewą Wodzyńską w tym kontekście dzieci właśnie? To jest świetny pomysł i coś nowego, ale Ewa ma mnóstwo pomysłów, wspaniałych pomysłów zresztą, które w większości się udają i są rewelacyjne. No i uważam, że to jest bardzo dobry pomysł i zachęcam wszystkich rodziców, żeby dzieci, które są uzdolnione, które lubią śpiewać, które lubią czas temu poświęcać, bo to różnie bywa, żeby po prostu się zgłosiły. No właśnie, no bo rozumiem, że współpraca z panią Ewą przez tyle lat, no pomyślnie wypada. Bardzo pomyślnie i cieszymy się z tego, że jesteśmy w takim chórze. Chcielibyśmy, żeby również dzieci były w takim chórze. Jest wymagająca, ale jest cudownym człowiekiem, daje za siebie wszystko i myślę, że dzieci będą szczęśliwe i zadowolone, jak wstąpią również do takiego chóru. Nie kochasz taką mocno, że ty tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości waria, to się śmija. A co dzieje się aktualnie w klubie Cybinka na ulicy Warszawskiej? W poniedziałek 28 października okoliczni mieszkańcy przyszli, żeby rozerwać się kulturalnie przy piosenkach zmienionej epoki. Kto ich tam przeniósł? Piotr Jurkiewicz i Eugeniusz Sołta koncertem pod tytułem Złote przeboje retro. Impreza została zorganizowana z okazji Dnia Seniora. A co było w repertuarze? Przede wszystkim utwory wspomnieniowe dla seniorów, gdzie oni po prostu za młodych lat słuchali muzykę Czesława Niemena, czy słuchali innych wykonawców popularnych w tamtych czasach. Staramy się przypomnieć te najbardziej znane przeboje. 20 lat na morze mi wirował łocza z końca. Koncert sfinansowała Rada Osiedla Warszawskie, Pomed Maltańskie. W Cybince podobne spotkania są organizowane częściej. Co w planach na najbliższy czas? Również 24 listopada zapraszamy gorąco na koncert trzech tenorów, solistów Teatru Wielkiego z Poznania. Także myślę, że to jest bardzo fajna gratka dla wszystkich fanów muzyki klasycznej. Niedługo bilety już będą dostępne, także jeszcze raz gorąco zapraszam. A teraz zapraszam na nadchodzące wydarzenia kulturalne w związku z Dniem Niepodległości. Sporo się będzie działo w naszej dzielnicy. Imprezy z tej okazji będą odbywać się niemal codziennie od 7 do 11 listopada. Szczegóły znaleźć można na naszej stronie internetowej. A 12 listopada zapraszamy na Zaduszki Jazzowe, czyli koncert zespołu Retro Jazz Quartet do Domu Kultury na Skarpie na godzinę 18, wstęp wolny. Z kolei 15 listopada zapraszamy na wieczór autorski poetki Barbary Tylman. Tytuł to Każdy ma swój czas. Start godzina 17, miejsce Dom Kultury Jagiellonka. A 16 listopada o godzinie 8 startuje Groove Contest. To dwudniowy turniej tańca ulicznego, który odbędzie się w Domu Kultury Orle Gniazdo. Wejście dla widzów jest darmowe. 16 listopada będzie się działo także w Domu Kultury na Pięterku. O godzinie 11 animatorzy ze Stowarzyszenia Zielona Grupa przeczyta dzieciom bajkę indiańską z zachowaniem zasad japońskiej sztuki czytania Kamishi Bai. Bezpłatne wejściówki do odebrania w Domu Kultury na osiedlu Orła Białego. Tutaj też w tym samym czasie odbędzie się Dzień Rękodzieła. Do wyboru trzy różne warsztaty, brasz, letteringu, makramy i krawiecki. Koszt to 60 zł. Drodzy Państwo, w tym Ratajskim Fyrtlu Kultury to już wszystko, a następne wydanie planujemy na 19 października. Życzę miłych tygodni i do zobaczenia.